Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 15 dzień marca 2021 roku. Przed nami trzeci mecz półfinałowy Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie. GKS Katowice, JKH, GKS Jastrzębie zapraszają Dominik Kania i Tadeusz Musioł. Przed nami wielkie emocje. Niewątpliwie spodziewamy się tutaj meczu na noże. Meczu, w którym będzie bardzo ciekawie, nie tylko pod bramkami, ale sądzimy, że również na bandach. Dlatego, że wydaje się, patrząc na to, co wydarzyło się w Jastrzębiu, że katowiczanie muszą i katowiczanie będą z pewnością w tym starciu ryzykować. Na to, co zrobi rywal, czy będzie wręcz przeciwnie. Jedni i drudzy będą chcieli jak najszybciej ten mecz otworzyć. Z prawej strony Kubalik poczekałby nie spalić, ale Rotla odważnie przed bramkarza, no i było bardzo blisko szczęścia, ale jednak nie znalazł drogi Martinen. Jeszcze próba. Jeśli chodzi o obrońców w zespole jastrzębskim, została złapana tutaj na zmianie i stawi na to, by wyprowadzić jakiś atak zakończony strzałem. Na razie uderzeń na bramkę Szymbocha nie mieliśmy, ale teraz jest taka szansa, ależ było blisko, żeby wyszli jastrzębianie na prowadzenie. Luz psychiczny, komfort w grze. Ale świetne dogranie Filipsa do Pasia, Paś czy Szymboch i gol! Dominik Paś otwiera nam ten mecz, ale kapitalna w tym przypadku asysta Zacharego Filipsa. Otwarcie drogi do bramki, wręcz wymarzona Dominikowi Pasiowi, zostało tylko to wykończyć. Pełna zgoda, oczywiście. Ruch bez krążka Dominika Pasia między obrońców, między zdezorganizowaną defensywę GKS-u Katowice to jedno, ale wirtuozeria zagrania Zacharego Filipsa, który zobaczył coś, czego on nie widział tak naprawdę nikt obserwujący tę akcję, no to jest klasa. Wszystkie cztery starcia i awansować do półfinałów, które ostatecznie się nie odbyły. Zamieszanie, ależ była szansa przed GKS-em Katowice. Róg bramki, ale Michalski trafił w Nechwatala. Mógł zrobić wszystko, mógł jeszcze podjechać nawet kondycyjnie do tych spotkań, ale Fraszko w odpowiedzi, no rozciągnęli teraz defensywę jastrzębską. Katowiczanie, Wajda, Nechwatal obronił ten strzał. Jeszcze zamieszanie pod jastrzębską bramką, ale... I bramki z Filipem Starzyńskim. Ruszył Starzyński także ciałem na Dominika Pasia, przejęli krążek katowiczanie Eliami, ależ teraz było blisko, tam był rykoszet, wydawało się, że sam Nechwatal jest zaskoczony tym, że krążek znalazł się w jego garści. Spore szczęście teraz po stronie gości. Tej podwójnej przewagi. Rac. Rac też szuka możliwości strzału, on potrafi, ale prosto w Szymbocha posyła górny. Jeszcze mógł strzelać chyba raz, ale zawahał się i nie było wykończenia akcji strzałem. Kamil Górny ponownie mierzył tym razem nad poprzeczką. Francila, jeszcze próba strzału ze strefy neutralnej. No i koniec, koniec drugiej tercji. Czwarta minuta gry w tej tercji wypada. Pasiut chciał sprytnie, no takie bramki też się zdarzają. Chciał chyba gdzieś tam w rękę, oczywiście ten jedyny z piątki, który finem nie jest na broni Nechwata. Znowu zablokowana przez Jastrzębian i teraz będzie szansa przed Filipsem. Filips i gol! No ależ pociągnął, ależ zaskoczył niesygnalizowanym uderzeniem. No jeżeli mamy wybierać się gwiazdę tego meczu, no to zdecydowanie jest to Zachary Filips. Nie tylko dlatego, że zdobył teraz gola, choć również, ale pamiętajmy jeszcze o tej fenomenalnej asyście. To jest mecz. Udało, trafił w Martinena, który teraz wyprowadza akcję, ale zabrał mu krążek Sawicki. Sawicki i Szymboch. On też ma patent na GKS Katowice, były zawodnik tego klubu w sezonie zasadniczym w tych czterech rywalizacjach Katowice. Ale nie skreślajmy jeszcze GKS-u Katowice, no oni potrafią się podnosić w beznadziejnych sytuacjach. Michalski, ależ objechał, tylko nie trafił w światło bramki. Niesamowita akcja Mateusza Michalskiego. On potrafi właśnie w taki sposób wykorzystać swoją dynamikę i warunki fizyczne. Czołem Francili, rac. Teraz widać tą zadziorność w GKS-ie, teraz jest ta walka, jest ta agresja, której nie było na początku. I widzimy, że zaczęło się coś dziać również poza meczowego, czyli poza tą sportową rywalizacją. W co by na swoje konto trafienie dla GKS-u Katowice? I Francila. Znowu zamieszanie, okazja, ależ się rzucił Patryk Nechwatal, no i szansa przed jastrzębskim klubem hokejowym. Kasperlik sam na sam z Szymbochem i przestrzelił. Tak mi się wydaje, że obił obramowanie. Proszę spojrzeć, czy to interwencja Szymbocha, czy jednak poprzeczka? Miałeś rację, obramowanie bramki strzelone, krążek prosto w poprzeczkę przez
Kasper Lika. Sytuacja jest sam na sam z drugim bramkarzem. Jeszcze katowiczanie przed bramkarza do Wajdy. Jeszcze okazja, Kurolen! I też nie strzelił. 142 sekundy. Wystrzelony, no i szansa przed Jastrzębianami. To musi być trzeci gol. Sawicki spokojnie, bardzo prosto. Obok Grzegorza Pasiuta. 3-0 dla Jastrzębskiego Klubu Hokejowego. Jest po meczu, ale to 3-0 dzisiaj to będzie taki sam wynik w półfinale Mistrzostw Polski. Delikatnie, niemocno, technicznie, sprytnie pokazał Radosław Sawicki, że czasem nie tyle, ile fabryka dała. W sezonie zasadniczym 3 shutouty. A teraz próba, no i jest gol! Jest gol dla GKS-u Katowice. Już wymasz sobie te wszystkie statystyki, one się tutaj nie poprawią. Nechwatal skapitulował w tej sytuacji. Kijem krążek uderzony z powietrza przez Michalskiego. No i ma swojego gola w tym meczu Mateusz Michalski. W taki sposób baseballowy. I Jastrzębianie. Już nie próbują, już nie chcą wyjeżdżać, nie chcą strzelać, już chcą po prostu wybijać, ale będzie chyba gol! Numer 4 spod własnej bramki. Wyprowadzony ten strzał, no i to uderzenie przynosi kolejne powodzenie Jastrzębskiemu klubowi realizacji. No i będzie za chwilę końcowa syrena i będzie wielki triumf Jastrzębskiego Klubu Hokejowego i szerokie uśmiechy na twarzach tych, którzy są z Jastrzębia, bo prowadzą w półfinale Mistrzostw Polski Jastrzębianie już 3-0. To jest kapitał bardzo, bardzo poważny. Jeżeli jutro wygrają, no to zakończą już rywalizację w półfinale, ale mają 3 krążki meczowe. Patryk Nechwatal ze strony Jastrzębskiego Klubu Hokejowego, jak najbardziej zasłużona to nagroda dla bramkarza, no ale jest także nagroda pocieszenia dla Dariusza Wanata za ten mecz. I pytanie zasadnicze, czy jutro ta seria się zakończy?